Granie po 30. Witam Was, moi drodzy. W tak od dawna wyczekiwanym i obiecanym odcinku z ISS Vanguard. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam powiedzieć o aplikacji ISS Vanguard, która jest dostępna, na której możecie sobie wysłuchać wszystkich. Jeśli słychać. Mam wyciszony głos. Ale tak, pan ładnie czyta. Kapitan Wayman. Co zrobię? Nie będę wam czytał wszystkich logów. Po prostu przez nie, że tak brzydko powiem, przelecimy. Coś tam krzywo poprzetłumaczam. Ale jeśli będziecie chcieli, to oczywiście no na razie tylko w języku angielskim. Podejrzewam, że język polski będzie dostępny tak pod koniec roku. Taką mam nadzieję. Będziecie mogli sobie wysłuchać tak naprawdę logów, ponieważ będę podawał numer logów, abyście mogli sobie je wszystkie powybierać, jakie będą dostępne. Dlatego tak, to jest aplikacja, to jedna sprawa, którą chciałem wytłumaczyć przed tym, jak zaczniemy. Druga sprawa, to będziemy grać w tutorial, czyli samouczek tak zwany. Więc przez tak, no przez pewną część po prostu będziemy prowadzeni za rączkę, ale dzięki temu zostaną wytłumaczone zasady, które nie będą się wam oddzielnie tłumaczyć. A druga sprawa to planetopedia, czyli tak naprawdę mapa czy schemat, na którym będziemy grać. Chcę go wam pokazać, ponieważ za chwilę go położę tam i już będzie daleko, będzie ledwie co widzieć. Chcę pokazać sytuację, jak wygląda. No, za chwilę się dowiecie, co się stało. Ale tak, mamy dwie sekcje, czyli dwa miejsca, w których będziemy mieli naszych śmiałków. Rozbili się, tak? I z tych dwóch sekcji, jak widzicie, będziemy mogli przejść dalej do kolejnych sekcji. Mamy jeszcze jedną sekcję u góry. Później powytłumaczam, co oznaczają odpowiednie strzałki. My mamy kolejne dwie sekcje. Jedna sekcja, która się łączy z tą tutaj u góry. Tutaj mamy jakieś panele. Tutaj mamy control room. Mamy misję naszą pierwszą, którą gdzieś rzecz jasna położyłem. Tutaj mam. Naszą pierwszą misję, którą za chwilę położę. Mamy się dostać po prostu w sektorze czwartym. Czyli sektor czwarty, czyli tutaj. Czyli wszyscy nasi śmiałkowie muszą dostać się do sektora czwartego, gdzie się przegrupują i stamtąd dowiemy się, co dalej mamy robić. No dobrze, moi. To tyle, jeśli chodzi o ścisłości kampanii i zaczniemy już za chwilę. No jesteśmy, moi drodzy. Czyli tak, tak już było powiedziane wcześniej. Znaczy powiedziane. Jak mówiłem, kapitan Wayman dawał nam wprowadzenie o tym, że jesteśmy jednymi z pierwszych śmiałków, którzy zostali obudzeni. Mamy alarm, jesteśmy na kursie kolizyjnym. Właśnie wykryliśmy jakiś ogromny obiekt, który jest, moi drodzy, ojejka. No wiecie, schowany, ukryty nie będzie. Próbujemy zacząć właśnie manewr uniku, no ale jest większy od naszego systemu gwiezdnego, więc może być problem. I co się stanie? Zostanie oczywiście wysłana misja. Czyli tak zwany plan B. Trzeba się dowiedzieć właśnie, co, jak można tak naprawdę uniknąć kursu kolizyjnego, ponieważ ominięcie tego zajmie nam kilka miesięcy, zostajemy wysłani z tą misją. I tak, teraz, jako że jestem sam, a mamy cztery sekcje, to tak, jak widzicie, już mam wybrane sekcje. Mamy sekcję naukową, której wybraliśmy, że został za nas wybrany Amir Zainab. Mamy sekcję inżynieryjną, gdzie mamy naszą miłą koleżankę Cho Ze-young, a
dwie pozostałe sekcje, które zostaną, będzie to sekcja ochrony, gdzie mamy Riku Hashimurę oraz sekcję zwiadowczą, gdzie mamy Joppa Ulrisha. Czyli tych dwóch panów zostawiamy. Czyli tak, jak gracie w jedną osobę, to jedna osoba kontroluje dwie sekcje, dwie osoby, to każda osoba po sekcji, czyli są dwie. Zawsze są dwie, czyli trzy to trzy, cztery to cztery. I zawsze jeden gracz poszkodowany, prawda? Trzeba mieć nie tęgą głowę, żeby kierować dwie sekcje. Nie, no aż tak źle nie jest. Dalej idziemy. Lok piąty. Czyli mam tutaj rozmowę pomiędzy nami oraz naszą drużyną operacyjną. Czy jak widzicie, zbliżamy się, skanujemy, ale coś tutaj wykryliśmy na powierzchni sfery. Jakiś metaliczny obiekt, który się wysuwa z skorupy. I co się dzieje? Obraca się w naszą stronę i co robi? Bam! Strzela do nas. Nie ma to jak dobry początek. Zostaliśmy trafieni, nie wiem więc z czego. I proszę, mówią, żebyśmy porzucili misję, no ale cóż, już jest za późno. Dostaliśmy, moi drodzy. Dostaliśmy i się rozbiliśmy. Czy jak widzicie, przeżyliśmy, ale jeszcze nie wyszliśmy z lasu, czy tak, czy jeszcze najtrudniejszy przed nami. Czyli nasz lądownik złamał się na dwie części i część z nas jest uwięziona w jednej, a w części tak, jedna jest w części ogonowej, a druga w części dziobowej. No dobrze, moi drodzy. I teraz przechodzimy do pierwszej akcji Amira. Czy tak. Mieliśmy to krótkie wprowadzenie. Bardzo krótkie. I teraz woli wytłumaczenia. To jest Amir. To jest gra, w której rzucamy kostkami. Tak, żeby coś wykonać. Czyli tutaj mamy nasze dostępne kości. Dzielą się na trzy części. Czyli mamy pierwszą część odpowiedzialną bardziej, powiedzmy, siłową. Tutaj mamy część taka pół na pół, można powiedzieć. To jest część dla sekcji. Patrzę, mam nie skłamać. To sekcja zwiadu oraz sekcja. A, to jest sekcja też naukowa. To przepraszam was. Myślałem, że sekcja naukowa jest tutaj. To jest sekcja inżynieryjna, czyli tak. Siłowa, naukowa, inżynieryjna. Bam. Każdy z naszych bohaterów ma na początku dostępne dwie karty na ręce. To są karty, które mam dostępne. Później wytłumaczę, jak działają, czy też zostaniemy to wytłumaczone. Mają też specjalne umiejętności. Też później zostaną wytłumaczone. No i to było na tyle. Czyli pierwsza akcja. Amir jest fioletowy, jak widzicie. Czyli jest tutaj. Tam mamy naszą Cho. Albo Yong. Zależy, czy mówicie po imieniu, czy po nazwisku. I tak. Dostępne. Mam fazę akcji i możemy wykonać dwie akcje. Czyli mamy podróż, odpoczynek, przygotowanie, liftoff, czyli no, nie chcę powiedzieć ucieczkę, no ale odlot. I mamy specjalną akcję. Specjalna akcja jest oznaczona takim oto znaczkiem. No i oczywiście tam nasz pan stoi. Czyli co musi zrobić? Musi siłowo otworzyć grudź. Wspaniale. Jest naukowcem, ale będzie musiał się postarać. Czyli tak, jak widzicie, specjalna akcja, jest potrzebny rzut kostką, nazwa akcji, co musimy wyrzucić na kostce, aby to osiągnąć. Jeśli nam się uda, zyskujemy, to jest token, czy też żeton sukcesu i wtedy zamieniamy tą kartę na inną. Jeśli nam się natomiast nie uda, czyli rzucamy kostką niebezpieczeństwa, ta strzałka pokazuje, że nawet jak nam się nie uda, to i tak nam się to jakby uda. W tym przypadku, tak? Rzadko to się zdarza, bo nie tylko w samouczku. Że nawet potem, jak się nie uda, przechodzimy do akcji. Jak widzicie, teraz została wykonana. A, w ogóle oznaczenie, nie można z tej części wyjść, dopóki jest ta karta w grze. Czyli tak, wybieramy dwie kości, to jest wszystko wytłumaczone, wybieramy dwie kości, akurat zrobimy czerwoną i niebieską. One tutaj wyglądają bardzo fioletowo, ale mówią, że są niebieskie. W grze są niebieskie. I rzucimy nimi.
I chociaż mówią, żeby nimi rzucić, to tak naprawdę mówią, na co ma wypaść. Dlatego ja sobie tutaj nimi tak rzucę, tak za kadro i powiem, ojejka, no nie, wiecie co? Wpadło dokładnie to, co na pewno musimy wierzyć. Wpadło dokładnie to, co oni chcieli, żebyśmy wyrzucili. Czyli tak, piękna ręka. Wzięliśmy kości, rzuciliśmy i teraz jak z nich skorzystamy, to je wrzucimy do kości zużytych. I tak, jak wiecie, potrzebowaliśmy osiągnąć, jakby to nazwać, trzy ikonki, czyli ikonkę ręki, muskułów, tarczy i to chyba kompas jest, jeśli się nie mylę. No i nie udało nam się. Mamy natomiast kość uniwersalna, czy nie jest uniwersalna, po prostu uniwersalna. Nazwijmy ją uniwersalną, kość niebezpieczeństwa. Jakby coś takiego nam wypadło, musielibyśmy, no cóż, rzucać dodatkową kością, czego oczywiście nie chcemy. To jest kość wypadku, przepraszam. Dlatego co robimy? W tym przypadku nauczymy się, jak używać kart. Czyli jak widzicie, karty mają swoją nazwę, rzecz jasna. Są oznaczone również sekcją. Każda sekcja ma różny rodzaj kart. Nie jest tak, że są takie same. I tak, w czasie rzutu kostką możemy korzystać z akcji głównie górnej. Akcja dolna. Również możemy korzystać z niej, ale bardziej, wydaje mi się, że bardziej jest przeznaczona do akcji przygotowania, czy prepare. Tutaj też będziemy korzystać. Czyli tak, zobaczmy. Chcemy się tak naprawdę, chcemy osiągnąć dobry wynik i pozbyć się tej kości. Jak to zrobimy? Zobaczmy. Możemy przesunąć jedną z naszych kości. To oznacza, że jakikolwiek kolor z naszego dostępnego, z naszych dostępnych kości, które rzuciliśmy, do naszego zużytego pół, moi drodzy, pół, do naszej zużytej sekcji, będę używał słowa sekcji, aby odrzucić jedną jakąkolwiek kość na wybrany, na wybrany rezultat. Czyli tak, pozbędziemy się naszej kości, tej niebieskiej, aby obrócić tą, na jaki chcemy rezultat. I tutaj jest jeden taki wynik, który oznacza, a jest, cóż, to jest tak zwana wild card, jak to mówią po angielsku, czyli dziki wynik, czyli tak naprawdę joker, nazwijmy to jokerem. Czyli odwrócimy sobie na jokera, ten oto wynik, możemy go z niego skorzystać, aby zastąpić jakikolwiek inny rezultat. Czyli odrzucając jedną kartę, pozbywamy się naszej kości wypadku. Korzystamy z naszego jokera, aby osiągnąć wynik pozytywny. Czyli, tak jak już powiedziane, zyskujemy sukces, który rzucimy tam. Hej. Zmieniamy kartę na P101. Co tutaj mamy? Czy mamy outer surface, czyli zewnętrzną przestrzeń. I jak widzicie, tutaj można kolejną akcję wykonać, tylko jest akcja specjalna. Mamy dwie akcje, ale tylko jedną akcję specjalną możemy wykonać w rundzie, czy już nie będziemy mogli. Moglibyśmy właśnie pobrać jakieś próbki, aby osiągnąć taki wynik, że dostaniemy unikalne, czy też niepowtarzalne odkrycie. I tak samo, jeśli uda nam się osiągnąć jeden z tych wyników, dostajemy tutaj kolejny sukces oraz udaje nam się wykonać tą akcję. Jeśli natomiast widzicie, nie uda nam się albo jednego z tych wyników wyrzucić, albo użyć kości, to znaczy, że musimy użyć trzech kości naraz i mieć jakikolwiek wynik na nich, to stanie się coś złego i no i nic tak naprawdę. Będzie trzeba dalej rzucać. Dobrze. Czym pan wykonał swoją akcję? Teraz przejdziemy nim dalej. Jak widzicie, te dwie sekcje łączą się ze sobą. Mają strzałki w obydwie strony, więc możemy sobie przejść do tej sekcji, ale mają takiego miłego pana astronautę. To oznacza, że musimy spojrzeć, jest już wydrukowana. O tam. Tak zwana, jaka jest globalna sytuacja w tym miejscu.
tam jest właśnie pokazane, że w czasie podróży musimy albo pozbyć się kości, jeśli widzicie, jest kostka z takim strzałką, znaczy musimy naszą kostkę z dostępnych przerzucić po prostu do zużytych, albo musimy rzucić kością niebezpieczeństwa, aby przenieść się do sektora obok. Zalecają nam rzucić kością niebezpieczeństwa. Jeśli rzucić kości, nie będzie tak. Przejrzymy je sobie. Pewnie nam kości niebezpieczeństwa. Mają tak naprawdę, jak widzicie, nazwijmy to kryształkami, z wieloma końcówkami. Czyli jedną, dwie, gdzieś tam się ukrywają trzy i cztery. Jest jedna pusta. W tym przypadku korzystamy z tabelki T, ponieważ jest ta tabelka określona na samym początku. Tabelka T. Oczywiście, jak wyszliśmy, chociaż to bardziej jak uderzenie wygląda, nie wiem, pierwszego na kryształek. Jak wyrzucimy z dwoma końcówkami, zyskujemy This is just a crash. Bardziej z tego, this is just a scratch. Jakkolwiek to było w Monty Pythonie, just a scratch. A jak z trzema, to porzucimy jedną z kostek. Coś, co tak byśmy musieli zrobić, jakbyśmy podróżowali. Rzućmy wtedy i mamy dwa. Wspaniale. Dostajemy. O, już od razu, moi drodzy, szybko. Dostajemy ranę. Just a scratch. Czyli tak. W przypadku samouczka możemy dostać tylko jedną. W przypadku nowej kampanii dostalibyśmy jedną, drugą, a potem już mamy duże prawdopodobieństwo śmierci. W tym przypadku dostajemy kość właśnie naszej rany. Która jest o, taka wspaniała. Kość żółta. Ma kilka oznaczeń i na jednym z nich, jak widzicie, jest takie samo jak tutaj. Jeśli nam to wypadnie, to musimy się pozbyć jednej z kostek. Ją się kładzie gdziekolwiek w naszej planszy i zawsze będziemy wykonywać teraz rzut. Będziemy musieli niestety ją rzucać. Czyli ta z każdą akcją mamy niestety problem. A tak, przeszliśmy do następnej sekcji 227. Zobaczmy, co się dzieje dalej z naszym śmiałkiem Amirem, który dzielnie przechodzi dalej. Log 227. Dobrze. Czy jak widzicie, przyszliśmy. Jesteśmy tuż pod powierzchnią. Tam, gdzie są panele właśnie maskujące. Teraz proszą nas, abyśmy właśnie się skupili na misji. Dokładamy kartę 109 do sektora 5. Przekonajmy się, co to za karta. Ej, w tym tutaj, moi drodzy, grałem raz i to tak na szybko, żeby wiedzieć, z czym to się je. Bo później będzie płynniej, mam taką nadzieję. Czyli znaleźliśmy się, jak widzicie, w węglowej mesz. Siatce, ale jest ona na tyle duża, że można się przycisnąć. Ponieważ w tej sekcji, nie wiem czy widzicie, strzałka prowadzi z tej sekcji tu, czyli możemy z tej sekcji przejść tu, ale stąd tutaj mamy niestety zablokowaną drogę, czyli nie jesteśmy w stanie przejść, czyli musimy się przycisnąć. Aby się przycisnąć, będzie trzeba rzucić kostkami oraz, no niestety, znowu kostką niebezpieczeństwa. I trzeba osiągnąć jeden z tych wyników, aby przejść. Jeśli nie uda, idziemy się do logu 112 i trzeba będzie rzucać, dopóki się nie uda. No dobrze, to jest koniec rundy Amira, a teraz mamy naszą koleżankę. Ciao. Dobrze. Teraz nasza koleżanka Ciao. Co zrobi? Musi się wydostać. I teraz mamy, tak pokazuję,
mamy kartę czy sekcję, w której, jak widzicie, musimy osiągnąć określoną liczbę sukcesów. Czyli jak to powiedzieć, musimy 4, bo jeden kładzie żetonik, czyli 1, 2, 3, 4, żeby wykonać. I tak, jakikolwiek rzut, jakikolwiek wynik wyrzucony na kości, który nie jest wypadkiem, przesuwa zieloną sekcję, jakikolwiek wypadek przesuwa tą sekcję dolną. Radzą nam, żebyśmy rzucili maksymalną liczbę kostek, czyli 5, czyli wszystkimi, każdy ma 5 kostek, czyli weźmy 5 kostek tej pani. Chcemy osiągnąć tak naprawdę, cóż, chcemy osiągnąć, o właśnie, rzuciliśmy, nie chcieliśmy osiągnąć żadnego wypadku, więc proszę bardzo, mamy 5 wyników, każdy z nich nie jest wypadkiem, to znaczy, że żetonik za każdy z nich po prostu skorzystał, przesunął, to znaczy na znacznik, czyli 1, 2, 3, 4, no mam jeszcze 5, ale nic z tym nie zrobimy. Czyli udało nam się wykonać tą akcję. Zyskamy znowu sukces, sukces. I podłożymy tam kartę 102. Karta 102 to odzyskane zapasy. Czyli widzicie, to są znowu specjalne akcje, czyli nie możemy z nich skorzystać. Na czymś się zastanawiam, moi drodzy. Ale gdzie możemy się tutaj pozbyć naszej rany, albo możemy, to za chwilę przyjdziemy, właśnie odzyskać nasze, czy też odświeżyć nasze kości z sekcji zużytej do sekcji dostępnej. No dobrze. To pierwsza akcja. I teraz właśnie druga akcja. Będzie taka, moi drodzy, że... No cóż, będzie musiała odpocząć. Dlaczego będzie musiała spocząć? Ponieważ... Moi drodzy, nie ma dostępnych kostek, a żeby przejść z sekcji do sekcji, jak widzicie, mam nadzieję, że to widzicie, jest tutaj narysowana kostka ze strzałką. Czy musielibyśmy się pozbyć jakiejś kości? Nie możemy. Jak działa odpoczynek? Co ważne, w tej misji mamy nielimitowane zapasy. Czy musimy się martwić o to, że z każdym odpoczynkiem coś tracimy. Zapasy właśnie określają tlen, filtry, wodę i wszystko, co jest nam potrzebne do eksploracji przeżycia. Ale ponieważ nasz statek się rozbił, wszędzie jest pełno zapasów, udało nam się wszystko jedną ratować, nie będziemy się tym martwić. W odpoczynku liczymy ogólnie liczbę kości dostępną w sekcji. W tym przypadku nasza pani ma 5 kości, dzielimy na pół i zaglądamy w górę, czyli 3. Czy możemy sobie odświeżyć 3 kości? Już nie pamiętam, które będę odświeżać. To pani lubi niebieskie kości. 3. Zielone potrzebujemy. A i tak jedno będziemy, moi drodzy, jednej będziemy się pozbywać. Niech będzie. Kości. I również gdy... Jeszcze wam nie wspomniałem. Gdy odpoczywamy, to ciągniemy dodatkową kartę odpowiadającą naszej sekcji. Mamy taką wspaniałą talię. W tym przypadku talia jest jednokarciona, ponieważ już gramy w samouczku i mamy tylko 3 karty dostępne. Czyli dociągamy tą kartę. Guiding Beacon. Czyli tak, kolejna karta, która pozwala nam przerzucić w czasie akcji. Lub jeśli dopasujemy symbol, możemy, jak widzicie, przenieść jednego z naszych, ojejka, moi drodzy, załogantów do naszego sektora. Problem jest z tym, że możemy mieć tylko 2 karty na ręce naraz, więc musimy jedną usunąć.
Zwrócimy się karty, która też pozwala nam przerzucić jeden z wyników. No i możemy pozbyć oczywiście rany, no ale na razie nasz człowiek jest dalej od nas. No dobrze, twoja druga akcja. Na tym zakończymy. Co teraz zrobimy? Teraz nasz Amir. Co on zrobi? Dobrze, czyli nam doskończona. Idziemy do roku 59 i wtedy będziemy mogli zacząć już tak naprawdę sami grać. Bez trzymania za rączkę. Czyli w roku 59 widzicie, każdy wykonał swoją rundę. Ta sama mamy pełną kontrolę. Możemy kontynuować nasz samouczek. No i bardzo dobrze. Czyli tak, moi drodzy. Co ja bym chciał zrobić? Co? Tak jak się już raz to grałem, więc co nieco tam wiem. Chociaż temu panu będzie bardzo trudno osiągnąć jakiś wynik lub nawet wrzucić naszego jokera, aby móc przejść do sekcji czwartej, to najlepiej było użyć karty tej pani, aby ona go tam sprowadziła. To co zrobimy? Ami, wiem, że przeszedł to mi z powrotem, no ale tak, prosili. Chciałbym, żeby przeszedł sobie tutaj, aby móc rzucić tak. Tutaj kością, którą ma. O, tutaj. I znaleźć właśnie to niepowtarzalne odkrycie, które później nam się przyda w toku dalszym toku misji. Dobrze, czy jeszcze raz będziemy się podróżować. Tym razem wiem, że mógłbym rzucać, ale powiedzmy, że jestem dobry. I odrzucę jedną z kości. Dobrze. Poruszyliśmy się. Teraz będzie mógł rzucić kością. Pa. O, jeszcze jedna ważna rzecz. Coś, czego oczywiście nie zrobiłem. Ponieważ gracz, który zaczyna, w tym przypadku był to Amir, może zawsze zmienić gracza rozpoczynającego. Czyli zamiast na przykład wykonywać, tak jak był Amir Cho, mógłby teraz Amir przekazać na początku akcję pierwszego gracza Cho i Cho mogłaby przejść, ściągnąć go. No i byłoby po wszystkim, tak? Byśmy zaczęli następną sekcję. Ale ponieważ chciałbym Amirem coś najpierw znaleźć, to pójdziemy. Trzymamy kciuki, że się uda. Znajdziemy naszą próbkę z powierzchni i wtedy Cioł przejdzie tam, skorzysta z karty i bam, będzie super. No i wiec. Taki jest plan. Taki jest plan. No dobrze. Tak jak mówiłem, Amir teraz korzysta ze swojej drugiej akcji. No, pamiętajmy. Jeszcze jest taki znacznik dla zapominalskich. Czyli jedna akcja była podróży, to jest tam ostatnia akcja. Co musimy wyrzucić? Bam. Czyli tak. Nie wyrzuciliśmy tego, co byśmy chcieli, ale no, w tutorialu jest później wytłumaczone. Ami ma taką specjalną umiejętność, swoją tylko, że może jakikolwiek wynik, ten z wyników nazwijmy go uniwersalnych, na kostce niebieskiej zamienić właśnie wynik taki, moi drodzy, który jest nam bardzo potrzebny. Nie wiem, jak to nazwać, atomy. Jest bardziej fizykiem. Dlatego tak sobie zrobimy. Zamienimy sobie na odpowiedni nam wynik, dzięki czemu zyskamy żeton. Zyskamy niepowtarzalne odkrycie. No można je odwrócić, wiecie. Bo jak już się zyskaliśmy. Jak widzicie, mamy egzotyczne węglowe alotropy. Czyż alotrop. No dzięki temu właśnie możemy zyskać
badań naukowych, ale to będzie w następnej sekcji, gdzie kładziemy. Tutaj mamy znalezione. Się udało. A i karta P00. Mamy trzy karty P00. 000. Losowo wybieramy jedną. No, zobaczyliście. Jest karta. A, nie nic interesującego. Czyli skorzystaliśmy w pełni z tej sekcji. I to była jego druga akcja. A, w momencie rzutu powinniśmy rzucać. Więc będziemy rzucać. A, dobra. W ten sposób. Zawsze musimy rzucać. Czyli pozbyliśmy się wszystkich. Dobra, ten pan jest wyzerowany. Skończyliśmy jego rundę. Tutaj mówię o tym, aby pociągnąć zdarzenia, ale zdarzenia będzie za chwilkę. Czy za została nam Cho. Dobrze. Cho teraz sobie przejdzie. Musi pozbyć się jednej kostki. Ona też woli niebieskie, więc spodziewamy się zielonej. Przejdziemy do zapisu 311. Co się dowiemy? Czy tak? Udało nam się tutaj dostać. Widzicie? Masz raport 1C. Jesteś bardzo cicho. Ta pani tutaj zawiadamy właśnie innych sekcji. Cóż, mamy wszystkich? Nie. Nie mamy? Dobra. Musimy zaczekać. Czy musimy ściągnąć tutaj Amira. Jak go ściągniemy? Tak jak już mówiłem. Skorzystamy z tak zwanej akcji przygotowania. Prepare. Co w tej akcji robimy? Bierzemy ile chcemy kości, rzucamy nimi i patrzymy, czy możemy dopasować sobie tą dolną akcję. W tym przypadku będziemy chcieli sobie dopasować dolną akcję do tej karty, która przesunie Amira w naszą stronę, ponieważ damy mu jakby boje, tak? Którego zawiadomi, że tutaj jesteśmy. Są również inne, gdzie na przykład A chyba oznacza Eni, czy jakikolwiek wynik na dwóch kościach, oczywiście poza wypadkiem, spowoduje, że możemy sobie odświeżyć jedną kość. Z tych akcji również można korzystać w czasie normalnego rzutu, tak? Czyli jeśli coś nam wypadnie, no, badziewnego, powiedzmy, to mamy jeszcze szansę, że a, dobra, nie udało się, ale skorzystam z dwóch kości i odświeżę sobie jedną kość, którą będę potrzebował później. Więc tak jest, wiecie. Również ściągniemy jedną kartę. I można to wykonać w jakiejś chce się kolejności. Czyli jakby mógł mieć więcej kart na ręce, to wiadomo, pociągnąłbym jedną, aby miał więcej możliwości. Ale teraz, ponieważ musiałbym się jednej pozbywać, najpierw użyję jedną, po to, żeby pociągnąć następnie kolejną. Czyli potrzebujemy po prostu wyniku nie tego. Co zrobimy, moi drodzy? To jest tak. Mogę na jednej niebieskiej obrócić jedną niebieską kostkę, aby otrzymać jaki chcę rezultat. W tym przypadku bam, będzie to ten rezultat. Tę kartę odłożę. Korzystam z tej kości, aby przesunąć tego pana. Ta karta zostanie zużyta. Przetasujemy. Mam już trzy karty. Ciach, ciach, ciach. I pociągniemy sobie jedną. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. To wiadomo, skończy naszą akcję, ale teraz mamy już Amira w naszej sekcji, czyli musimy iść do rogu 320. Bam, bam, bam. No dobrze, czyli w ogóle 320 udało nam się dotrzeć. Czyli teraz musimy zabrać się do roboty. Czyli jeśli gramy w samouczek, idziemy do 298. Ojej, jak nas rzuca tutaj.
w jedną i w drugą stronę. No dlatego to ja mówię z aplikacją. Lepiej. Czy tak, zyskujemy znowu. Jeden. A właśnie. Sukcesu. Co tutaj? Jeszcze zapomniałem wspomnieć o tej małej karcie. Jest karta awansu. Żeby ta karta awansu, to żeby wypełnić. Wypełnić. Żeby spełnić warunki tej karty, trzeba w tej misji dostać co najmniej 3 żetony sukcesu. My tu już mamy 4, dociągnęliśmy. Dlatego tą kartę odwracamy i wykonaliśmy ją. Oczywiście w innych misjach było napisane, że nie będzie tak łatwo, ale tutaj już wiem, że awansujemy. Dobra, czyli 4 żeton sukcesu. Co robimy? Kładziemy kartę 105 w sektorze 4, osłabiam misję 01. Event, za chwilę będziemy właśnie ciągnąć już zdarzenia. Idziemy do logu 345. Czyli tak, misję pierwszą wypełniliśmy. Bam. Kładziemy 105. Technical Corridors. To podkładamy pod naszych śmiałków. Proszę bardzo. Teraz będziemy mieli nasze event cards. Mamy już, skończyliśmy tą talię małą. Proszę bardzo, idziemy do sekcji. Sekcja, lubię ostatnie słowo. 345 log. Tak. I tak, moi drodzy, tutaj będzie dla was ciekawostka. Zdobyliśmy, czy też mamy ładunki wybuchowe, które odzyskaliśmy z naszego lądownika. I dzięki tym tunelom możemy się dostać, dzięki tunelom pod powierzchnią tej sfery, możemy się dostać niezauważeni do ciała. I możemy je po prostu wysadzić. Czyli bum. Ale przez to straci ta sfera, czy też ta kula Dysona, straci niewidzialność. Nie będzie już taka zamaskowana. Więc można by to zrobić po cichu. Czyli zakraść się do ciała. No co może być trudne, bo działo, jak wiemy, lubi strzelać. I wysadzić, czy też unieruchomić samo ciało. Czyli trzeba zagłosować. I tak, w przypadku większej liczby osób jest głosowanie, ale zawsze decyduje osoba, która ma sekcję bezpieczeństwa. Czyli tak, moi drodzy, tutaj na chwilę przerwę, a ty, mój drogi dowódco, musisz się zastanowić, czy wysadzamy, czy też próbujemy podejść i wyłączyć to działo. Dobrze, no więc wybór należy do ciebie.